Madrycie po występie podziękowałeś po hiszpańsku. Wiem też, że wspominałeś w wywiadach, że planujesz taki urlop w lipcu sobie w Hiszpanii, krótki. Skąd u ciebie jest taka miłość do tego państwa akurat i czy uczysz się hiszpańskiego? No jak byłem w gimnazjum, chodziłem na jakieś prywatne lekcje ucząc się hiszpańskiego i jak byłem w liceum, to pierwsze 2 lub 3 lata to uczyłem się też w szkole. Dużo z tego zapomniałem, więcej rozumiem niż faktycznie mogę mówić, ale kocham Hiszpanię, chcę na pewno jeszcze dopracować ten język. Moja cała rodzina uwielbia Hiszpanię, to nie jest pierwszy raz jak byłem w Madrycie teraz, to nie jest pierwszy raz jak byłem w Hiszpanii. I po prostu uwielbiam cały klimat, uwielbiam pogodę i ludzie tam są śmieszni i fajni, tacy bardzo imprezowici, ale mega otwarci. No i oczywiście muszę mówić o jedzeniu. Jedzenie tam jest tapas, jest najlepsze. No a widzisz, jednak się mówi, że to włoskie jedzenie jest lepsze i jednak spaghetti, pasta pizza, a ty jednak wolisz tapasy. Nie, no jak powiedziałem najlepsze, to może ja trochę przesadziłem, ale ja myślę, że wszystkie rodzaje kuchni mają dobre i złe potrawy. No i w Hiszpanii takie typu paella i resztę, a włoskie to są takie też, no pizza i makaron najlepsze, a ja uwielbiam też chińskie jedzenie i indyjskie też może być, marokańskie, wszystkie kuchnie mają coś do oferowania. To właśnie powinienem zapytać chyba, jaka kuchnia ci nie pasuje, ale z tego co widzę, to każda jedna. Wydaje mi się, że znajdziesz coś dobrego we wszystkich kuchniach. I też tak wierzę w to, że jak coś jest dobrze zrobione, no to będzie dobrze smakowało. Nawet jak niektóre składniki nie przepadasz, to jak dobrze jest zrobione, to będzie dobrze smakowało. Wiem, że w jednym z wywiadów mówiłeś, że jednym ze sposobów na to, jak się przygotowujesz w ogóle do występów, jest to, żeby się wysypiać. Ale pamiętam też, że w innym powiedziałeś, że lubisz imprezować. Jak to ci się udaje godzić? Bo to są jednak dwie skrajnie inne rzeczywistości. No nigdy tak nie było, że imprezowałem dzień przed wykonem, występem. Ostatnio to tak, tego jest bardzo mało, takie wychodzenie na miasto, jakieś tam chłoste, ale ogólnie... Właśnie to określenie chłoste, wyjaśnijmy, że to jest właśnie impreza, prawda? Tak, impreza. No to trzeba po prostu wybierać dni, nie robić to na siłę zawsze. No jeszcze jestem młody, mam dużo czasu, żeby właśnie znaleźć sobie czas na takie imprezy, ale teraz jest czas, żeby wykorzystać i pracować jak najwięcej. Ja pracuję właśnie nad tym, żeby właśnie mieć większą kontrolę nad swoim życiem. I żeby mieć więcej czasu na relaks. Jak będę bardziej finansowo stabilny i miał więcej kontroli nad tym, co się dzieje dookoła, to wtedy chyba przejdzie więcej takiego czasu, ale i tak jestem młody, znajduję czas na takie imprezy i no nie wiem, no ale teraz wiesz, jestem skupiony rzadziej niż częściej są.